państwem polskim. To historia, za chwileczkę historycy również w tym temacie, ale z nami również pan prezydent Arkadiusz Wiśniewski o tej współczesności. No pan jest młodym przecież prezydentem, młodym politykiem. Czy to przekłada się jakoś te trudne stosunki polsko-niemieckie za tamtych czasów, czy na tym Śląsku Opolskim, może tak to ujmijmy, przekłada się to dziś na współczesność? Pan to odczuwa? Jest ta dziś historia za karkiem? Oczywiście pewna świadomość tego losu jest i trudno jakby od tego się oderwać i powiedzieć, że nie ma pewnych różnic, nie ma pewnych dążeń czy oczekiwań względem tego, co się tutaj dzieje. Natomiast myślę, że nie jest to dominujące, na szczęście. Takie poczucie pewnej wspólnoty życia w jednym miejscu, w którym mieszkają i ci, którzy przyjechali ze wschodu, wygonieni stamtąd, i ci, którzy tutaj zostali, zostając w Polsce, ale jednak chcąc mówić o swoich korzeniach niemieckich. Przez pryzmat ostatnich lat na Opolszczyźnie, w Opolu, myślę, można mówić o pewnej zgodzie, porozumieniu, o współpracy, o tym, że można się realizować. Bo ale gdzieś czasami te stare demony się budzą. Mieliśmy przykład wydarzeń w Krapkowicach przed wyborami, tak? Zawsze jest miejsce na jakiś ekstremizm, zawsze jest miejsce na to, żeby nieco inaczej pokazywać swoje sympatie, niż jest pewien nurt dominujący. Nigdy nie jest idealnie, znaczy nigdy się wszyscy nie kochają, to jest oczywiste. Natomiast patrząc przez pryzmat trudności tej naszej historii, polsko-niemieckiej, bo nie można tego tylko spłycić czy sprowadzić do powstań, bo przecież ta historia polsko-niemiecka jest bardzo trudna od paru wieków co najmniej, to myślę, że to, co w tej chwili mamy, to jednak jest wielka zgoda, zrozumiałość dla wzajemnych oczekiwań. Czy to da się utrzymać dłużej, czy to pójdzie w jakimś niebezpiecznym kierunku? No, tak jak i kiedyś, tak jak i dzisiaj, my możemy paść ofiarą po prostu tego, co się dzieje w Europie, tego, co się dzieje w świecie. Być wtłoczeni. Mamy w tej chwili efekt, tak, prawda? Dokładnie, islamizacji dokładnie. I tematów tym wywiązanych. Dokładnie, dokładnie. Więc sytuacja w tej chwili w Polsce, myślę, jest w Europie jest sytuacją inną niż jeszcze 2, 3, 5 lat temu. Wyraźnie widać pewne tendencje odśrodkowe, rywalizacje Niemiec, nowa rola Wielkiej Brytanii, tak wracając do tej dyskusji wcześniej, czy może nie nowa, tylko bardziej aktywne akcentowanie odrębności od tej Europy kontynentalnej. Polska, Rosja, Ukraina. Przenosząc to na Opole, ja w tygodniu podpisuję 5 do 10 zwolnień z opłat za rejestrację tutaj karty stałego pobytu dla osób o ukraińskich czy białoruskich korzeniach. To jak policzymy to przez tygodnie w roku, to mamy około 3000 osób, 4000 osób w tej chwili, które przebywają w Opolu, pracują i tu mieszkają. Proszę sobie cofnąć to parę lat temu, tego w ogóle nie było. Nie było. Bardzo uprzejmie dziękuję. Drodzy Państwo, przenosimy się w tej chwili jeszcze do stolika historycznego. Tak, Panie Tadeuszu? Ja chciałbym wrócić jeszcze do trzeciego powstania śląskiego. Panuje ogólne przekonanie, że tylko powstanie wielkopolskie było zwycięskie. Nieprawda. Śląskie. Śląskie trzecie powstanie też było zwycięskie, dlatego że mocarstwa zachodnie zmieniły decyzję i uznały, że należy część terenu plebiscytowego z bardzo dobrze rozwiniętym przemysłem przeznaczyć Polsce. No i później również przy podziale granic to w 1945 roku to też miało znaczenie powstanie śląskie. Wywołał pan bardzo dobry temat dla historyków, dlatego właśnie głos oddaję w tej chwili właśnie tamtemu stolikowi i Małgosi Kornadze, bowiem właśnie pytanie, skąd właśnie taka walka o ten Śląsk, skąd te plebiscyty i te trzecie powstania. Małgosiu. No właśnie, przysłuchujemy się rozmowie i wiem, że pan profesor już tutaj nawet sobie zanotował, żeby się odnieść. Trzecie powstanie śląskie, bardzo charakterystyczne powstanie, śląskie w nazwie, ale tak naprawdę nie tylko mieszkańcy Śląska walczyli. Z Polski zjeżdżali ludzie z różnych stron, choć nieoficjalnie, w zakamuflowany sposób. Odniósł się pan? Tak, oczywiście. No to chcę nawiązać do tego, co powiedział pan redaktor Choroszkiewicz. Może na wstępie powiem, że byłem zaprzyjaźniony z jego ojcem. Pod jego wpływem zacząłem szerzej zajmować się badaniami nad przeszłością Śląska. Ale w nawiązaniu do, no osobiście, znaczy rodzina moja mu dużo zawdzięcza, dlatego że Choroszkiewicz, jak przyjechał na Śląsk, to go interesowały także stare dokumenty i on przejrzał dokumenty w parafii Jemielnica.
a do tej parafii należą Gąsiorowice, skąd pochodzi mój dziadek i nawet mówił mi, że jeszcze najstarszy Marek w tej wiosce nazywany był Egipcjokiem. Prawdopodobnie... Zainspirowało to pana do badań? Tak. Ale ponieważ nawiązali panowie także do powstań śląskich, zwłaszcza do trzeciego, to ja bym tutaj dziś zacytował profesora Jana Ciechanowskiego. Ciechanowski był uczestnikiem powstania warszawskiego. Potem, jak wyszedł z niewoli, pozostał na Zachodzie, był z ramienia rządu londyńskiego ambasadorem polskim w Stanach Zjednoczonych i on jest, jakby to powiedzieć, kompetentnym znawcą jako historyk. I w 1973 roku we wstępie do książki Włodzimierza Dąbrowskiego, Dąbrowski był sekretarzem osobistym Korfantego w czasie trzeciego powstania. Czyli źródło niemal bezpośrednie. Tak jest. Mm-hmm. I ja zacytuję dosłownie, co on tam napisał. Wszystkie nasze większe zrywy narodowo-wyzwoleńcze, powstanie kościuszkowskie, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe zakończyły się klęską. Trzecie powstanie śląskie również, o którym rozmawiamy. Nie, tylko, posłuchajcie, ten Ciechanowski, historyk i uczestnik powstania, pisze, tylko powstania śląskie, a może i wielkopolskie, a może i nie podlegają tej regule. Dlaczego? Otóż powstania śląskie, tu są rasowi historycy, mogą się ze mną sprzeczać, ale myślę, że nie będą się sprzeczać. Są w mojej ocenie jedynymi, nie tylko w Polsce, ale jedynymi w Europie ludowymi powstaniami o charakterze narodowym, a nie społecznym, czy religijnym, jak niemieckie Bauernkriege, czy rewolucja francuska, czy bolszewicka. Narodowe, ludowe. Niestety nasze powstania wymienione, co się zakończyło, były przede wszystkim powstaniami szlacheckimi, tak? To jest jedna rzecz. W jakich warunkach, dlaczego on wyżej ocenia śląskie niż poznańskie? Bo poznańskie było bezpośrednio po pierwszej wojnie, kiedy Niemcy kaput przerażeni byli, a powstania śląskie wybuchały wtedy, kiedy już było tajne porozumienie, wtedy, że o tym nie wiedzieliśmy, dzisiaj wiemy, pomiędzy rządem bolszewickim, z ramienia rządu bolszewickiego podpisał je minister Grigory Czyczerin, z ramienia Niemiec minister spraw zagranicznych Walter Simons. No ja siedziałem nad tym dokumentem dobre 40 lat temu, jak byłem na dorobku naukowym, ale zapamiętałem dwa ważne punkty. Pierwszy punkt, bolszewicy zapewniają Niemców, Niemcy muszą odzyskać wszystko, co im zabrał traktat wersalski. I drugi punkt. Obydwa państwa zobowiązują się prowadzić taką politykę, która doprowadzi do przywrócenia granicy rosyjsko-niemieckiej sprzed I wojny światowej. Czyli likwidacja Polski. Czyli tak? Zupełnie nie przewidywało nas tak, likwidacja Polski. Mm-hmm. I faktycznie do tego doszło dopiero po 17 września 1939 roku. Zgadzają taka... się z tym panowie? Jeśli można. No, nie będziemy wchodzić w polemikę, ale myślę, że tak. Nie możemy nie docenić jednak wysiłku Wielkopolan, bo to, że oni zorganizowali powstanie w momencie, kiedy przybywa Paderewski i Niemcy są osłabione, zrewolucjonizowane, to tylko chwała im za to, że wiedzieli, w którym momencie rozpocząć i wiedzieli też, w którym momencie zakończyć, czyli w połowie lutego, kiedy Niemcy zaczęli się zbierać. To pierwsza sprawa. Pamiętajmy też o tym, że mamy Wielkopolskę, ale oprócz Śląska mamy też Pomorze. To Pomorze w tym skrawku wraca do Polski na początku roku 1920 na mocy traktatu wersalskiego. W tym czasie rozgrywają się pierwsze, drugie i trzecie powstanie. Ślązacy manifestują swoją chęć przynależności do Polski, ale musimy wyraźnie powiedzieć, że w każdym z tych przypadków, po powstaniu wielkopolskim, po powstaniach śląskich i w przypadku Pomorza, to jednak nie myśmy mieli decydujący głos. To była decyzja mocarstw, które mogły przyznać takie, a nie inne terytorium. I o tym musimy pamiętać. Panie profesorze, ale niech pan weźmie pod uwagę, że nie przyjeżdżali ochotnicy zorganizowani do walki przeciwko powstaniu wielkopolskiemu. Przede wszystkim walka była z miejscowym Grenzschutzem i tak dalej. A tu się chwalili sami Niemcy, przesadzali. Tak wielka liczba nie była, ale chwalili się, że co najmniej 60 tysięcy dobrego żołnierza przyjechało. W każdym razie generałowie von Hilsen i Heifer w opublikowanych pracach mówią o wyraźnie, że powstania śląskie to była wojna
polsko-niemiecka. A Niemcy już byli wtedy tak mocni, że nie przepuścili wagonów z bronią dla Polski. Czesi przyszli im z pomocą i nie przepuścili 30 tysięcy ochotników węgierskich. Mało tego, ja się dobrze znam na prasie. I w tamtych czasach no, gazety ręcznie składane, prawda, były z 3-dniowym wyprzedzeniem. Tak byli wszyscy pewni, że będzie zwycięstwo bolszewików, że gazety, które wyszły nazajutrz po zwycięstwie naszym, dużymi literami krzyczały Neuer Untergang Polens, nowy upadek Polski. Polnische Regierung aus Warschau geflüchtet. Wyłamaliśmy się z tego scenariusza, najkrócej tak mówiąc, jest, po stronie szkolskim. Panie profesorze, do tych aspektów jeszcze na pewno dzisiaj będziemy wracać. Tak. No. Jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Główne postaci, które zaważyły na naszej historii, na tym, jak ułożyły się losy Europy, jak rozplanowały się nasze granice. Właśnie o tych postaciach powiemy już teraz między innymi. O Piłsudskim, którego nazwisko będzie tu dzisiaj wielokrotnie wymieniane, odmieniane w różnych przypadkach. Zobaczmy. Dwie symboliczne postaci i dwie odmienne wizje Polski. Socjalista Józef Piłsudski i narodowiec Roman Dmowski. Sprzeczali się o filozofię państwa i istotę bytu narodowego, stosunek do tradycji i bliźnich. Marszałek wierzył w konfederację ze wschodnimi sąsiadami przeciw zagrożeniu rosyjskiemu. Roman Dmowski wierzył, że Polska powinna być państwem jednonarodowym i katolickim, upatrując przyczynę upadku Rzeczpospolitej w jej zróżnicowaniu. Ale obie wizje okazały się niezbędne, gdy dogasała I wojna światowa. Piłsudski, opromieniony legendą Legionów, przejmujący władzę od Rady Regencyjnej w listopadzie 1918 roku, i Dmowski, który jako delegat Polski na konferencję pokojową w Paryżu wygłaszał 29 stycznia 1919 roku pięciogodzinne exposé na temat naszych żądań. Obaj patrioci, ale spór wobec ich odmiennych wizji Polski trwa do dziś. Jak pisał Jerzy Giedroycz, Polską rządzą wciąż dwie trumny, przy których gromadzą się ideowi spadkobiercy marszałka i przywódcy endecji. No właśnie, dwie trumny, przy których do dziś gromadzą się Polacy. Wracamy do stolika publicystycznego. Na początek Marek Świecz, Radio Opole. Czy ten podział wizji drogi do wolnej Polski obowiązuje do dziś? Przyglądając się dziś obradom rządu, można powiedzieć, że tych dróg jest znacznie więcej. Jak gdyby tych trumien ustawić tak, żeby każdy polityk znalazł swoją, przysłowiowych oczywiście, byłoby ich nieskończenie wiele. Czy to jest ten kierunek, w którym... Gdybyśmy wrócili do tej teorii o dwóch trumnach, trumnie Piłsudskiego i trumny Dmowskiego, no to wychodzi na to, że Dmowski wygrał. I wygrał dlatego, że no, kształt Polski tej powojennej za sprawą komunistów stał się rzeczywiście taki, jakiego chciał Dmowski. To stała się Polska jednonarodowa za sprawą no, utraty naszych kresów i wysiedlenia repatriantów z powrotem przesiedlenia do Polski i wysiedlenia Niemców z tych terenów tak zwanych odzyskanych. Polska jest jednonarodowa, chociaż no, myślę, że no nie w taki sposób się to stało, jakbyśmy chcieli, czy jakby chciał Dmowski. I ta jednonarodowość jest także no dzisiaj bardzo widoczna, choćby w tym, jak patrzymy na obcych. Tak? Mieliśmy całą serię ostatnio demonstracji przeciwko uchodźcom, imigrantom czy islamistom, jak mówili niektórzy. Choć ich tu nie ma za bardzo, ale gdzieś mentalnie jesteśmy takim narodem chyba właśnie jednonarodowym. I tu można powiedzieć, że trumna Dmowskiego wygrała. Zdziwiliby się Polacy, którzy są przeciwni przyjęciu uchodźców, gdyby przypomniano im bądź uświadomiono, że to właśnie ten kierunek, tak, Dmowski, że niewykluczone, że inspiruje ich do dziś, choć zupełnie nieświadomie. Tomasz Kwiatek. Ja powiem, dzisiaj akurat tak obserwowałem relacje z Marszu Niepodległości w Warszawie i tam zauważyłem, że te jakby dwie trumny się spotkały. I znów środowisko. Ale właśnie dzisiaj, jakbym to powiedział, efekt synergii nastąpił. Moim zdaniem efekt synergii, bo widać było i przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, czyli tej tradycji piłsudczykowskiej, i tych przedstawicieli, którzy inicjowali ten marsz Ruchu Narodowego, czyli tradycji Dmowskiego. Oni dzisiaj razem występowali i mówili o odzyskaniu niepodległości. I dzisiaj, można powiedzieć, symbolicznie nastąpił i efekt był taki, że frekwencja była największa. Ponad 100 tysięcy się już mówi. Już tam różne są te... 50 tysięcy najpierw było w przewidywaniach organizatorów, tak, później ta liczba Więc frekwencja wzrosła, więc widać, że efekt synergii następuje tego i powoli...
Wydaje mi się, że to młodzi ludzie to pewnie tylko z książek to czytają, więc mogą... Dlatego mówię, że zupełnie nieświadomie się wpisali w pewien trend, który obowiązuje od wielu, wielu lat. Może nastąpić jakaś synergia między tymi ideami Piłsudskiego i Dmowskiego i jakaś nowa jakość może z tego powstać. Lepsza dla Polski chyba. Oby. Joanna Pszon, Radio Doksa. Żyjemy w jednokulturowej Polsce, ale chyba to się lekko już dezaktualizuje. No bo jednak siłą rzeczy no, musimy się spodziewać tego napływu. Nawet jeśli fala imigrantów, o której tyle przecież się ostatnio mówi, nie zechce się osiedlić w naszym kraju, czy Polacy są gotowi na tę nową świadomość, tak, którą muszą przyjąć jako... To zależy, czy jesteśmy gotowi mentalnie, czy organizacyjnie. Z tego, co wiem, organizacyjnie ciągle jeszcze nie i wygląda to bardzo niedobrze. Mentalnie są różne podejścia do tego. Mieliśmy marsze, to, o czym wspominaliśmy, przeciwko nie uchodźcom, a imigrantom. Bo to, tak, niektórzy postrzegają to chyba dzisiaj patriotyzm, prawda? Ich tutaj... się nie chce. Nie chce się problemów z nimi związane, a szczególnie innej kultury. Natomiast ja chciałam jeszcze, zanim to rozwinę, wrócić do jednej rzeczy, bo mówiliśmy tu o państwie jednonarodowościowym, no na Opolszczyźnie, gdzie tak do końca jednonarodowościowi nie jesteśmy. Chciałabym wspomnieć, że my mamy jedno z lepszych uregulowań prawnych, jeśli chodzi o mniejszości w Europie, tak? Więc tu też oczywiście są spory, bo jest dosyć duża grupa, która uważa, że tych praw mniejszości w Polsce mają za dużo. Inna grupa twierdzi, że powinniśmy świecić przykładem i... Mniejszości uważają, że za mało. Mniejszości... No, ale mimo wszystko jakoś zawsze jest za mało. Udaje się pogodzić te interesy i różnimy się pięknie, jak to często się mówi. No, czasem mniej pięknie, czasem bardziej pięknie. Niemcy się nie odzajemniają za bardzo tymi naszymi dobrymi przykładami. Więc to jakby, może wychodząc od tego, zobaczmy, jaki był stosunek do mniejszości 20 parę lat temu, a jak jest w tej chwili. To też pokazuje, że nasza optyka na wiele rzeczy się zmienia. Tak? No, boimy się czegoś, czego nie znamy, więc też trudno się nam dziwić, że pojawiają się jakieś obawy. No, czasem one są przejaskrawione, a czasem są bagatelizowane. To też też, Asiu, że to jest ta mniejszość, z którą tu żyjemy, to jest mniejszość, która mówi naszym językiem. Chodzi do tych samych kościołów, do tych samych szkół. Nie jest obca. Ubiera się tak samo. Tak? Nie jest obca. Podobny system. Tak, dlatego mówię, boimy się tego, czego nie znamy. Ta mniejszość jest nam znana, zresztą ja myślę, że mniejszość dzisiaj też się cieszy z tego, że my się cieszymy z niepodległości. I no, to jakby w jej interesie jest, tak, świętować dzisiaj razem z nami. Tak, jakże tak aktualne są dzień. Te postawy, za chwilkę dowiemy się, przeniesiemy się do stolika historycznego. Posłuchajmy w takim razie te dwie skrajne postaci, jakie miały przełożenie na wydarzenia historyczne przed niemal 100 laty. No, robił badania na wszystkich kontynentach i twierdził, że... Przepraszam Państwa, zagadaliśmy się tutaj oczywiście również o tym tle historycznym. Rozważaliśmy dwie postaci, Roman Dmowski i Józef Piłsudski, ale być może również inne osoby tak naprawdę miały wpływ na odzyskanie niepodległości. Wysnuliśmy tutaj, to znaczy dr Paweł Szymkowicz ma jednak jak gdyby swoją również teorię na temat ważności osób, które miały udział w odzyskaniu niepodległości, panie doktorze. Nigdy nie jest tak, że tylko jedna czy dwie osoby decydują o losach danego kraju czy wydarzeń. Zawsze tych osób jest więcej. W dzisiejszych czasach dyskusja o większej roli Piłsudskiego czy Dmowskiego nie przekona zwolenników jednego ani drugiego. Czy dalej te drugiego. Podziały lewica-endecja, tak? Moim zdaniem najlepszym przykładem jest to, że w decydujących momentach, zarówno w decydującym momencie Piłsudski z Dmowskim potrafili się dla dobra Polski dogadać i to było... wychodziło nam na dobre. Te kłótnie powstawały później. Jeśli chodzi o osoby w tym 1918-19 roku i później w czasie wojny bolszewickiej w 20 roku, możemy znaleźć szereg innych postaci, które przyczyniły się do sukcesu Polski. Przede wszystkim do tego, co moim zdaniem jest najważniejsze, do obronienia niepodległości. Bo wywalczenie w listopadzie niepodległości byłoby niczym, gdybyśmy za chwilę na rzecz czy Niemiec, czy Rosji bolszewickiej tę niepodległość stracili. I taką postacią, która przyczyniła się zdecydowanie do utrzymania niepodległości, jest generał Tadeusz Jordan Rozwadowski. To jest postać bardzo ciekawa, bardzo tragiczna. Tak. Człowiek, który no to może... trochę na wyrost powiem, ale obronił Lwów. To on właśnie przyszedł na odsiecz Lwowa, a później w czasie wojny bolszewickiej był szefem sztabu, o ile dobrze pamiętam.
I jeśli szukamy ojca zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, to na pewno jednym z nich jest generał Rozwadowski. Pan profesor tutaj przytakuje od razu znacząco głową. Bo on opracował cały ten strategiczny plan, jak się to tam nazywa. To. Ale zwróćmy uwagę na przykład na celebrytę, bo taką osobą był Ignacy Jan Paderewski. Postać, która w 1918-19 roku jest znana nie tylko w Polsce, jest znana w Europie i na świecie. To pianista i kompozytor. Dokładnie. Nie jest znany jako polityk, bo w tą karierę polityczną dopiero wchodzi, ale jest kimś takim, kto odgrywa niezwykle istotną rolę, bo on ma dotarcie do najważniejszych ludzi na świecie. Oni chcą się z nim dokładnie spotykać. Wiemy o tym, że to on w dużej mierze miał wpływ właśnie na to, że w tych 14 punktach prezydenta Wilsona ogłoszonych w styczniu 18 roku pojawia się 13 dotyczący Polski. I kiedy dochodzi do momentu, kiedy ci główni politycy, czyli Piłsudski w kraju i Dmowski w Paryżu na zachodzie, muszą znaleźć porozumienie i konsensus, muszą mieć człowieka, który ich połączy. I taką postacią był właśnie Ignacy Jan Paderewski. A nie pan, co Clemenceau powiedział, jak został Paderewski premierem? Taki upadek, tak wielki busyk został premierem. A ja myślę, że tak po trochu każdy z nich. Czyli Roman Mocki, Józef Piłsudski. Tak, pierw wydaje się, że w tym początkowym okresie, a więc dojście do aktu 5 listopada, to tak. Z pewnością Józef Piłsudski był jednak reprezentantem tych środowisk, które działały na rzecz współpracy z państwami centralnymi, czyli pierw Austro-Węgrami, później Niemcami. Potem mamy do czynienia, a Dmowski, jak wiadomo, z Rosją, która no niestety do 1916 roku, poza odezwą może wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza, o tym, że nie zardzewiał polski miecz, który raził wroga pod Grunwaldem, nie zdecydowała się na żadne wystąpienie w sprawie polskiej. A później właśnie to Komitet Polski w Lozannie, Komitet Narodowy w Paryżu i Roman Dmowski, a więc koncepcja narodowa, współpracy z państwami Antanty, działania na tamtej płaszczyźnie. No i niesamowite szczęście, o którym żeśmy tutaj już wspominali, czyli nagle upadek caratu w Rosji, wojna domowa w Rosji i rzecz niewiarygodna, klęska dwóch pozostałych zaborców, a więc rozpad monarchii austro-węgierskiej i klęska militarna Niemiec poniesiona w wyniku I wojny światowej. No i tym samym możliwość jej odzyskania, więc myślę, że te sukcesy obu polityków w kwestii odzyskania przez Polskę niepodległości są, określiłbym, po połowie równe. Dlaczego ci panowie tak się nie lubili, najogólniej mówiąc? Myślę, że to był wynik nie tyle jakichś osobistych antypatii, ja bym tego nie traktował w takich kategoriach. To byli jednak rasowi politycy. Rasowi politycy posługują się tylko i wyłącznie analizą polityczną w odniesieniu do kwestii związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, a potem jej utrzymaniem. Nawet panowie się spotkali w Japonii. Tak. Przypadkiem ponoć. Ale ludzie nie lubią konkurentów. To na tym tle można też mówić o konflikcie Korfanty i Piłsudski. To prawda. W Japonii spotkali się właśnie, bo pojechali w dwóch różnych celach. Piłsudski po to, żeby uzyskać wsparcie rządu japońskiego dla rewolucji w 1905 roku przygotowywanej w Królestwie, a Dmowski pojechał po to, żeby całą sprawę utrącić, ponieważ uważał, że ta rewolucja nie przyniesie żadnego sukcesu polskiej sprawie, jest jak najbardziej szkodliwa. Ale było to dekadę ponad przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Ja myślę, że mówiąc o ludziach, którzy mieli wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości, tak jak mówi pan dr Szymkowicz, również na jej utrwalenie, musimy jeszcze wymienić dwie postaci. To był Wincenty Witos, jeden z liderów Ruchu Ludowego. Jest taka piękna scena, zresztą nakręcona przez Jerzego Hoffmana w jego Bitwie Warszawskiej, kiedy następuje masowa mobilizacja. Kogo? Chłopów do armii, która obroniła Polskę w 1920 roku. A przecież z chłopami zawsze był problem. Polskie, tak? Polskie społeczeństwo w tamtym czasie w 70 kilku procentach to było społeczeństwo chłopskie. I drugą z tych postaci był Ignacy Daszyński, jeden z liderów ruchu socjalistycznego, socjaldemokratycznego, który stanął na czele rządu, który często dzisiaj jest pomijany, tego rządu, który został utworzony w Lublinie. I wydawało się, że oni przejmą niejako później władzę. Kiedy wraca Piłsudski, mówi do Daszyńskiego: nie, tu potrzebny jest ktoś inny. Daszyński robi krok w tył, ale Daszyński jest też postacią, która potrafi swoimi płomiennymi przemówieniami
łączyć socjalizm z niepodległością. To powoduje, że hasła rewolucyjne, bolszewickie w Polsce nie mają szansy powodzenia. Więc widać wyraźnie, że mamy tutaj całą plejadę postaci. Oczywiście niektóre są pierwszego formatu, niektóre stoją w drugim szeregu, ale każda z tych postaci dołożyła swoją cegiełkę do odbudowy i budowy państwa. Dobrze, to skąd legenda Józefa Piłsudskiego? Dlaczego akurat ta osoba jest kojarzona z odzyskaniem niepodległości? Zwyciężaj obejmuje władzę zawsze. Ja panowie myślę, że wszyscy byli naprawdę patriotami i mieli na względzie dobro państwa, a nie interes jakiś partyjny jak dzisiaj, nie swój własny. I oni się zorientowali, że Piłsudski jest tą najważniejszą osobą i jak gdyby dobrowolnie na rzecz jego działań wstrzymywali się. Ale też jego indywidualność była najsilniejsza, bo osobowość. Piłsudski trzymał osobowością swoją, trzymał wszystko w ryzach, tak? No, był budowany mit, może świadomie, może nieświadomie, począwszy od Oleandrów, prawda, od sierpnia 14 roku. Przez Magdeburg. Przede wszystkim przez Magdeburg. Nie wiem, czy Magdeburg tutaj nie zaważył właśnie na tym, że było pokazane, że wręcz cierpiał, nie? Że trafił do więzienia i wolał iść do więzienia niż poza tym dalej współpracować. Wojsko, a on miał poczuć, jest potrzebny, żeby wygrać. On je miał, a nie Daszyński, nie Dmowski. Ale zdecydowanie ci, którzy obejmują władzę, no mają o wiele większą możliwość potem odpowiedniej kreacji. Ci, którzy są ich zwolennikami, też kreują tą rzeczywistość pod kątem tego, kto zwyciężył. To jest bardzo często sytuacja. Czyli nie byłoby siły Dmowskiego, gdyby nie Piłsudski. Nie byłoby Piłsudskiego siły, gdyby nie Dmowski, tak? Było tak. Uzupełnianie, ale cały czas mówimy o odzyskaniu podległości, która następuje po zakończeniu wielkiego konfliktu. Wielkiej wojny, jak ją nazywano przez lata. I szary strzelca strój, którym występuje Józef Piłsudski, czyli on symbolizuje walkę zbrojną Polaków o niepodległość, automatycznie jako nadawało mu tą palmę pierwszeństwa. Wszystkich, których wymienialiśmy, no poza Rozwadowskim, można by tu dodać jeszcze Halera, to byli jednak politycy gabinetowi. To były osoby, które występowały w garniturach. Więc jak nam się kojarzy to odzyskanie niepodległości z zakończeniem wojny, no to ktoś, kto tą walkę symbolizował, naturalny sposób niejako wysuwał się. To jeszcze zadam takie pytanie. Czy państwo wyobrażają sobie sytuację, że to Piłsudski jedzie na rozmowy pokojowe? W moim przekonaniu nie, dlatego że Piłsudski nie miał tak dobrych notowań w przestrzeni państw Antanty, jakie miał Dmowski. To jest jednak praca wykonywana przez ostatnie lata przez Polski Komitet Narodowy w Paryżu. Piłsudski miał problem w ogóle, żeby wysłać tam kogokolwiek, kto byłby znanym przedstawicielem jego obozu. Sam, owszem, kojarzył się z pewnością w jakiś sposób przedstawicielom Antanty, ale jako z pewnością lider obozu państw centralnych, choć Antanta rozumiała, że działał na rzecz polskiej racji stanu. Ale trudno jest powiedzieć, że był znanym tam politykiem. No, o wiele bardziej. Też nie lubił za bardzo wyjeżdżać. Podejrzewam, że pewnie ten temat moglibyśmy spokojnie jeszcze rozwinąć. Ale drodzy państwo, kolejne zagadnienie bardzo ważne, które miało znaczenie przez te 123 lata, kiedy Polska była zniewolona, kiedy Polski nie było, kiedy nie istniała na mapach Polski. To dwie wizje. Czy praca u podstaw, czy może jednak walka zbrojna i powstania? Zobaczmy felieton Andrzeja Buchowskiego.